Trochę metrów ma, więc. Więc musi robić. Ole jebło. Urwałaś się. A ja na skróty, a nie wiedziałem, że tam jest takie łusko. Zamknę garaż, żeby sam zadzwonił. Nie ma co. Ja pierdolę! Co? Za odkrycie. Ktoś kurwa przytrzasnął ten. Chyba był kurwa o, za blisko tego. Pania u cygana. Let me see you get crazy, party like a freak. Boom shakalaka, make your sexy booty bounce. Beat it to my super DJ, rock it to the track. Boom shakalaka, make your boom shakalaka, make your boom shim shim shim, rock it to the track. Cześć, siema, witajcie, z tej strony Boruś i witam was w kolejnym odcineczku od Zera do Farmera. Oczywiście Brączkowski, siema, i Mr. Adamson. Siema. W dzisiejszym odcineczku, jak widzicie, no taka nietypowa akcja, jeszcze chyba takiego zestawu nie było, choć naprawdę powiem wam, Waltra teraz, gdy ma ten inny kolor, o wiele lepiej pasuje z tą przyczepą. W dzisiejszym odcinku naprawdę czas zmieniamy na 15 i oby nam starczyło czasu na wszystkie akcje w dzisiejszym odcinku. Tutaj już jeden zestaw obornika jest załadowany, Fent wyrusza sobie w trasę właśnie na biogazownię, a Bromuś już bierze John Deere'a i jedzie siać jęczmień na pole 19:20. My też sobie wsiadamy i zaczynamy zabawę z oborniczkiem. Ja bardzo serdecznie zapraszam do łapkowania. Chciałbym, żeby oczywiście w tym odcineczku również było te 7000 łapek. Nie ma problemu. Bardzo serdecznie dziękuję za 8. Jak widzimy, no raz się dało wbić 6, a raz się dało wbić 8. Wolałbym, żeby zawsze było te 7 i mega bym się cieszył. Mówię, w dzisiejszym odcinku naprawdę czeka nas dużo nowości, że tak powiem. Naprawdę mega fajne akcje, takie coś innego, czego jeszcze nie było. Bo tak mówię, kurczę, tych siewów będzie teraz co niemiara i tak chcę jakoś w jakiś sposób to ominąć. A wiem, że jeszcze może być tak, że mnie gdzieś tam te siewy złapią. Może i w kolejnych odcinkach zobaczymy, jak to się tam wszystko nam spisze. Ale no mówię, mam co robić, chcę się po prostu też pozbyć w miarę tutaj tej pryzmy z obornikiem. Bo jak sami widzicie, no ona kurczę jednak troszkę nam zaczyna przeszkadzać, że jest tak właśnie zrobione, a nie inaczej. Brzydka. Bo coś się zbugowało, na początku wszystko było jak najbardziej ok z nią, a niestety z czasem no, stało się jak stało. Dobra, weźmiemy sobie teraz troszkę kamerę z zewnątrz. Jestem ciekawy, ile da się zarobić na takim obornikiem. No jestem też też ciekawy, ale no na pewno byliśmy z tego, co ananasy, no to mówię, tutaj bardziej się zarabiałem na ananasku. Będzie przynajmniej na nawozy, o, powiem tak, nie? Weźmiemy sobie to, co zarobimy z obornika, to będzie mieli na nasiona i na nawozy w tym sezonie, więc duża guma. Tutaj mówię, fajnie, bo przyszykowałem sobie przed odcinkiem, bo troszeczkę pieniążku mogło zniknąć z mojego konta, ale z racji tego, że ole, tutaj przykopałem. Ole. Zniknąć z mojego konta, z racji tego, że robiłem pryzmę, ale taką miejsce takie na obornik, przy polu numer 9, tam gdzie będzie właśnie wyborzony. Zobaczcie sami, postawiłem sobie dwa drzewka, żeby nie było tak pusto. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie wiem, wprawdzie ja chyba nie muszę jechać na tą biogazownię. Jedynie jak Adaś będzie sprzedawał, jak znajdziesz już trigger, gdzie to można sprzedać, to mnie zawołaj, to ja się przesiądę i tylko zobaczę, jak to wygląda. Dzięki, że dajesz mi takie zacne zadanie. Bo, ja najlepsze jest to, że nie wiem, gdzie to może być, nie? Ja też nie, więc będę jeździł tam, nie wiem, może zapytam, że jakiś Heniek tam będzie, zapytam, czy obornik sprzedaje. Przepraszam, czy obornik tu można sprzedać? Nie no, myślę, że tam, ale bym miał beka, jakby to można było w tym korycie sprzedawać, co tam, nie? To ciężko chyba by było wjechać tam. Co będzie na polu tutaj po tym głęboszowaniu? Co? Co tu będzie na polu tym głęboszowaniu zmiany? Nie pomaga. Głęboszowaniu, to jest co za pole? 18. Soja. Tak, w dzisiejszym odcinku będą głęboszowani na 2. Będzie akcja pisionka. No, na pryzmie, ogarnianie. A, to jest troszeczkę inaczej to zrobione. Jak? Znalazłeś ten trigger? No ten trigger, znaczy to miejsce do wysypywania jest... Patrzcie, ej, znalazłem, przyjdzie z obornikiem. Patrzcie, przestawił się na trigger i tu rośnie. No. Dlatego tak ten, bo teraz widzę po tym, jak taki się zrobił. A od czego się przestawił trigger? Nie mam pojęcia.
Nie wiem, dlatego chciałbym wyczyścić tą... Się zdaje, że wtedy ten ciągnik, co stał na nim, zgniósł go, co nie? Nie, no gdzie? Nie. Dobra, jestem na triggerze i daj mam kliknij rozpaczyć, rozpacz, rozpacz w ładunku. Wysiadłeś? O, super. Tak, jesteś niby. Aha, ty chcesz zobaczyć, tak? Niby. Aha, tu takie coś. Tu jest taki trigger. Właśnie, jeszcze nie wiem czemu, ale myślałem... Tak, ale myślałem, że to jest podjazd. Nie wiem czemu, ale mi się zdawało, że jest podjazd, a ten... A nie ma go, inaczej mi się to... No zobaczymy. Pieniądze idą? Nie. Pamiętaj, że pieniądze przy... Nie, dobra, przyjdą po 12, nie? Dobra, luz. A nie, bo to jest na ten sam desek. Kurde, okay. Szczerze myślałem, że będą mieli jakieś troszkę inne miejsce na to zrobione. No bo tutaj, gdzie wsypują tą piżątkę, która idzie na biogaz, no nie wiem. A, tutaj mamy to pieniądze. Ale pięknie. To jest zestaw, nie? A, tutaj nie ma otwartej tej... na tak zwaną Majowicę, co nie? Dobra. My sobie tam było. Poprzednim. Dobra, mamy drugą, też mogę. I lecimy sobie na pole numer 9. A ty na pole jedziesz zawieźć? Tak, ja jadę to zawieźć na pole, tak. Bo z racji tego, że tam w następnym sezonie będzie orka na tym polu, więc myślę, że to akurat będzie fajnie, bo trochę dalej jest dojeżdżenia, a fajnie jakbyśmy tam każdy, nie wiem, na odcinku swoim czy coś dowieźć kilka przyczep i mówię, jak jest miejsce tam, ole kurde, no to białe koła i się... Mieliśmy tu coś robić generalnie na tym polu, żeby nie było powabnie i w ogóle, ale jak akurat to nie jest na odcinku, a któryś z nas to robi, więc myślę, że niech to sobie zleci. Nie wygląda najgorzej to sianie tego. No, nie jest źle, a mówię, co robi. Kurwa jebana. Aż tak, Mardo? Ale ładnie. No, to akurat prawda. To teraz to wygląda. Trochę boli mnie to, że kurczę jednak... nie mamy tutaj tej dróżki. Nie wiem, coś chyba wymyślę, bo najczęściej tędy jeździmy. Mogłem jechać sobie faktycznie z drugiej strony gospodarstwa. Ale ciężko ma ty! Ogólnie tyłem tam się jeździ, nie? Tam jest normalnie droga dojazdowa. Jo, właśnie wiem. Dlatego mogłem sobie jechać po dziewiątki i tam z tyłu zawrócić i przejechać normalnie. No tutaj mój błąd. Ale jeszcze nie raz pewnie będziemy tutaj wozić obornik. Także... Czekaj, ile ma rozrzutnik? Nie powiem ci, bo jeszcze za mało się przyzwyczaiłem chyba do niego. Najbardziej mnie interesuje to, czemu nie mam tego na biogazowni. Informacji na temat stanu... Nie, stanu gnojowicy, co nie? Ona powinna pokazywać zero, a nie ma żadnego właśnie takiego punktu. I to mnie boli, bo nie ma. A chciałbym to zobaczyć. No nic. Nic z tym nie zrobię. Ej, fajnie to dosyć będzie wyglądać. Widziałeś? Co? To miejsce? O. No. Ej, ogólnie tak sobie teraz myślę, nie? No. To... Ja na kolejny odcinek musiałbym czas przyspieszyć. No. Do rośnięcia. Generalnie. Co? Ale kurde, to jeszcze 11 to zwapnowanie. No tak, ale ogólnie mogę przyspieszyć na przykład kilka pól. Żeby wcześniej się zrobił do pierwszej fazy. Możesz. No. To nie będzie z tym problemem. No bo jednak zależy mi na tym właśnie, żeby zrobić... właśnie, włącz fasty. A co, mam wyłączone? Raczej są wyłączone, bo... Wyłączone, bo ktoś mówił, że wyłączone, no. Czekaj, zjechanie do zrośnień chwasty. Wyłączone i faktycznie. A teraz jak włączymy rośnięcie, to te chwasty powinny urosnąć już normalnie. Tak, teraz... Nie wiem, dlaczego były wyłączone chwasty, jak zawsze graliśmy na chwastach. Bo ostatnio nam się coś zbugowało wtedy. Nie chcieliśmy, żeby po żniwach nam chwasty wyszły. Chyba, nie wiem. Nie, dobrze mówisz. W tamtym sezonie nie urosły nam chwasty. I po prostu wyłączyłem, chyba ja nawet wyłączyłem wtedy, żeby nie było potem dymów, co nie? Bo po pierwszej fazie przecież jak ja, bo ja miałem wtedy opryski i nawozy, i włączyłem wszystko, co nie? Chwasty, rośnięcie i właśnie chwasty, to właśnie te chwasty nie wyleciały, nie urosły w ogóle i miałem problem, dlatego wolałem je wyłączyć i same nawozy i opryski zrobić zwyczajne. Teraz też mi się przypomniało to. Ja sobie gaszę. I do tego tak zostało. I do New Holanda idziemy po nowy zestaw, który się dzisiaj pojawi. I powiem wam, nie spodziewałem się tego, bo to jest dzisiaj spontan. W poprzednim odcinku Adaś, jak sami wiecie, robił sobie akcję złożenie trawy na nasz silos, na kiszonkę. I powiem wam dzisiaj, jak wszedłem, to byłem w szoku, co tam się stało w ogóle na tej pryzmie, jak to wygląda.
Dobrze, że chociaż ona przyjęła tyle, bo myślałem, że nie. Jo, i powiem wam, że jeżeli tak będzie, to będziemy musieli coś pomyśleć na samym sezonie nad nowym Silosem, bo to się zaczyna tak no nieciekawie robić. Ale mam nadzieję, że dzisiejszy zestaw mi pomoże w tym. Kupuję go z racji tego, że i tak w następnym sezonie już na biogazowni będziemy działać, to nam na pewno to dużo pomoże. A jak zobaczyłem ten zestawik na oryginalnej stronce Farminga, ten właśnie przedni z tylnym, no to mówię, kurde, musimy go chyba mieć. Testowali go w ogóle? Co? Testowali go? Nie, testowałem, nie testowałem jak był na oryginalnej, ale już widzę, że zarąbiście wygląda i z New Hollandem będzie. Czy na to chodzi, żeby go przetestować? Jest lepiej, dokładnie, teraz, no po to jest, żeby go przetestować. Dużo za to nie płacimy, bo praktycznie to dużo... są nowe nabytki, ale w takich cenach, że można takie rzeczy częściej testować. A na pewno tym bardziej nam się zwróci, to nie jakby było nie halo. Kupiłem, bo kupiłem, bo mówię, będziemy mieli na wygazowni, nie? Jo. Fajny zestaw. Kurde, no zajebiście wygląda ten niepolan z tym, więc no tutaj mam nadzieję, że jeden z nowych nabytków, a to nie, na dzisiaj to będzie na tyle. Tam jeszcze pewna rzecz po prawej stronie stoi, ale wam nie pokażę, bo to nosi nam na testy, ale będziemy sobie testować za niedługą chwilę. Powiedz mi, za ile ty skoczysz siać? Dużo się stało? No nie wygląda chwilę pewnie. No nie dużo, to. No bo musi tą maszynę ciągnąć do nich. Więc no, poczekamy aż chyba 5 minut temu. No, no to najwyżej wtedy ten, my pojedziemy... Cześć, ja to sobie ładnie wywiasek. Najbardziej mnie rozwala to koło, nie wiem, czy ono jest od... Od beka, dogarniania, ono dogarnia. Chyba jo. Ej, kurwa, pipek, czy to w życie ci znowu jest niemiłe? Co ty chcesz, pipek stoi i filmuje... Ostatnio widziałem, taka ciekawostka, widziałem właśnie taką maszynę, znaczy maszynę, no nie, nie można tego nazwać maszyną. To było natura, zakładane właśnie takie koło do podgarniania karmy, znaczy paszy. Aha, tak, widziałem to, to widziałem. No to wydaje mi się, że to działa na podobnej zasadzie, nie, to koło tutaj. Nie, raczej nie, no bo jak to by się uwróciło? A weź rozłóż z tyłu maszynę. Czekaj, ja szukam, wiesz? Poczekaj, ja sobie zmienię na... Jednak wydaje mi się, że to koło jest do ugniatania przy rogach. Przy rogu. Co, tego. A mi się bardziej... A może to jest dociążenie po prostu? Ej, może to jest dociążenie? No jak gdzie? Tak zrobione. Pakować kiszonki? A chociaż najśmieszniejsze jest to, że tu jest siłownik, więc ono jest do rozkładania. To też jest, na pewno... O, jest. Szczerze? Ja mi się wydaje, że to jest jak jeździsz jest. Przy tym. Jak jeździsz przy ścianach w silosie. No mówię, a, to do ugniatania przy samej ścianie to jest. A bo to ci się nie rozkłada całe, tylko tyle ile chcesz. Jo. Aha, no to jo. To mordo dziurnie po pokaż. Boko, jak kiedyś. Boże, co ty? Ale żeś tutaj wyrył mocno. Zara. No chłopie, ja 10 minut, nie? Próbowałem ładowarką do góry wjechać. No nie dało się, uwierzcie, że się kurczę nie dało. No ale to już taki zestaw, to ja mam. Ja pierdziele, jak moment on no przerżnął mnie cały, czy się tak wyrażę. Przez środę. Jak boki. Najgorsze jest to, że silos nie jest wyczyszczony do końca, jest jakiś... dziadostwo, które próbowałem porozkopać. A tutaj to. I niestety no nie da się. Kochana, jak wpadnę to się zabije tu pewnie już. Pięć panie nad duszą mają. Ile tam jest tą? Ole ty, bo aż wyrąbałeś poza, mordo. Co? Nie świruj. Poza ten wychodzi. Pierdolisz. No, zobacz jak żeś wypieprzył. Jadę po ładowarkę. Jak on to zrobił? A, bo za wysoko miałeś podniesiony ten, przód. No. Okej, bo... Jadę po ładowarkę i już ci tam będę. Mówię, trzeba bardziej, jak się już rozwala na pryzmie, to trzeba od razu zmiatać, bo to później... Nie podnoś za wysoko, bo znowu na prawo wywali zaraz. Taka męczarnia. Tak. No trochę za dużo też przegarnia. Wiesz co, ja ogólnie wydaje mi się, że ten z przodu spych nie jest w ogóle potrzebny. Że albo jeden oj, powinien... Oj, nie wjechałbym. Ale on mnie przegarnął, to nie o to chodzi. Aha, no jo. No ja bym nie wjechał tutaj to. To jest dobre na pewno. Na pewno ogólnie łatwiej by było, jakby jeden jeździł z tym spychem z przodu, a drugi by jeździł z wałem. Drugim ciągnikiem. Czy teraz to już to z przodu nie jest potrzebne? Bo już przegarnąłeś i można wjeżdżać, więc teraz tylko ubijanie. No czekaj, to już się chcę powrócić. Jeszcze nie wiem, czy z drugiej strony sobie nie przejadę. Wiem, że ja mam ciul roboty, bo dużo wywaliłeś tam. Ale tak się zdaje, ale... Nie, to ja byłem w środku, siedziałem. Dobrze, tutaj w ogóle stałem i widziałem, bo akcja nawet. Hikus. Ale teraz tym zostałem, to jest moment siebie, nie? No. No ja pitole, ja podjeżdżam i nawet się nie zmniejsza. No ogólnie jak ten. Jak się nie zmniejsza? To chyba, że gdzieś długa. Bo ona się zmniejsza. Tak?
To nie ma, dlatego że ten. Że nie jestem hostem, to jakbym miał ciągle to samo. Nie, no u nas się zmniejszyło. To git, to git, to najważniejsze. To mnie to cieszy bardzo. Ubija to w ogóle, czy nie ten wał? Jo, i to aż za bardzo chyba. Do góry już podnoś, bo zaraz znowu będziesz spychał za mocno. Bo chcę ten. A ładnie się ubrudził. Jak próbujemy i jest za mało, to kurczę niestety alergiko wychodzi. Może ja 2 metry wcześniej już miałem łyżkę zapełnioną. To ja naprawdę mam coś jako ten. O może. Serio. Ale tak to czekaj, ja zobaczyć. I czym innym jak tego dzisiaj na pewno nie ubił, nie? Bo ładowarką mówię. No nie. Przecież tu na tam prawie już w ogóle nic nie ma. Aha, no ja mam tam ciągle tyle ile było, więc dobrze. Niechaj tak będzie. W ogóle jest z ubijaniem. Aha, 100% ubijania. No, ale no, jeszcze robotę to robi na teraz ci jeszcze dosypię, więc nie będziesz miał 100 wyraczeń. Ale mówię, ja już bym to z przodu zdjął na twoim miejscu. A nie, żebyś nie robił gdzieś, niepotrzebnych. Gdzieś jest... Tak, ale widzisz, niepotrzebne takie górki robisz niekiedy, moim zdaniem. Jak tak. Teraz ja stąd widzę od siebie. Nie, ale kurde ubiliśmy, to jest i tak naprawdę. Grubsze zestaw fajnie wygląda. Ja, zestaw jest naprawdę fajny. Cud, wreszcie się ruszyło coś. Tak? Kurka się wreszcie ruszyła. Nie, teraz jest spoko, tu jeszcze będzie podgarnąć trzeba. Uciekaj, bo widzę. No, o, no mówię. Ale fajnie, bo tak powietrze jest dla niego. Fajnie rozbiło. Wiesz, okay. Adam teraz musi popodgarniać z każdej strony i gitara. Nie, jest naprawdę spoko, a Bronek akurat sobie kończy, także tą akcję o zapotrzebowanie młyn zbożowy, czyżby ziemniaczki. Ty. Nie, w lewo jedź. Czekaj. 2300 coś było. Owies. O Jezus Boże. Maria, jaka cena. Zajebista cena. My mamy ile zapisane owiec? Mam do łowie, jakbyś mógł. A sprzedawaliśmy po 1900 chyba. W tym sezonie. Boże, jaka cena za owiec, masakra. To... Naprawdę? Ej, ale to co Adaś zauważył, to jest trzecia cena, która nam wreszcie wyskoczyła z zapotrzebowania, która wreszcie tak naprawdę zgłasza to zapotrzebowanie tak porządnie. No. A nie, że kurde takie dubiduby jak zawsze było, że praktycznie te ceny no, nic nie znaczyły. To mogłeś trochę jeszcze bardziej jeździć, bo ja tylko na tą stronę tak to... Ubijam, a z tamtej strony nie tu. Ledwo. Co ja się nie A, no tak, tutaj co? No, no. Co? Się mi teraz odczepę, bo i tak więc. Tak, się mi odczepę, odmy i nie musi wybrać. A co mam w ogóle zasiane? Słonecznik zasiany, jest zasiana. O, jest zasiany owiec i jest zasiany tutaj tylko. Będzie tak? Rzepak zasiany jeszcze. Co? Dzisiaj będzie rzepak jeszcze zasiany. A ty byś siał? Tak, ja będę siał teraz rzepak. Właśnie w tym momencie. Ja tu ci jadę zostawiam. Po co chcesz John Deere'a? Ale zjedź. Co, zjechać ci? No zjedź, bo ja nie wiem, ale u mnie to jeszcze dużo tego jest. Nie wiem jak u was. Czego dużo? No, tego co wrzucam. Tych plew cudownych. To weź to ogarnę, to i tyle. Nie wiem, która łyżka. Dobra, ja już sobie i tak to ogarnę, więc potem sobie dobiję do końca i zakryję ją. Więc ty już możesz. Wiesz co? Ja pojadę sobie na razie, bo muszę pouprawiać to trochę. To ty możesz podziałać tu za Dasię. No po co ja już tam nie będę mu teraz psuł, on ładowarką sobie pogarnia. No nie, już tutaj to nie ma po co nawet. Bo tu nie. Bo ubijać to i tak nie ma co. Możesz mi wrota otworzyć w garażu. Nie, otwieraj mnie lepiej, bo ja nie wiem kto tam silniki podstawiał. Tam jest taki rozpierdol, że ja wolę tego nie otwierać. Czy ty rozpierdol widzisz? Tubeczka leży. Tubeczka co robi? O co ci biega teraz mowa? No się idę zobaczyć. No dobra, tu nie leży. Ej kurwa, oddawaj! A co? No beczka tam leży jak coś. Nie wiem, beczka się wyjebała ogólnie. O Boże! Uciekł, bo ja się przytrzaśnę. Ja pierdolę. A czym ty byś chciał ten chwastownikiem Fender? Tak, nie wiem czy jest naprawione, chyba tak. Ale możesz ten zestaw ładnie już podjechać, choć będę musiał nadrobić tą pracę, bo... To nie poradzi. Ty, a powiedz mi jak to jest z tym? Mógłbyś... O! Ty wiem co możesz jechać robić. Chyba to odczepić wapno rozwieź. Gdzie? Na jednastkę. W tym czasie ja akurat zdążę ci nadrobić i wtedy ja sobie pojadę siać, nie? Bo już wtedy zestaw możesz rozpiąć. Ja pojadę chociaż ci na sklep po nasiona, żeby się musiał jechać. Nie musisz. Ja mam przyszykowany fajny ten pad. Tak. Ja mam wszystko. Ale krowy drobne ja. Ogolnięte. No, właśnie też to słyszę od rana. Że się tak wyrażę. Że co?
Za bardzo drą mordę. No kurde, ja dzisiaj jak robiłem, to byłem w szoku, nie? Nie wiem, czy takie dźwięki oni też poprawili, czy co? Bo wcześniej nie słyszałem, żeby tak głośno było słychać krowy. To jest na przykład akurat masakra. Nie, ale myślę, że fajnie zestawi. Generalnie, jak widzicie, zbliżamy się na sklep. Dzisiaj takie prawdziwe testy dostaliśmy za darmo, tą zależówkę. Będziemy ją testować. Jak wiecie, gadaliśmy w poprzednim odcinku o niej. I generalnie no, chcieliśmy na razie na testy, z racji tego zobaczyć, jak się spisze nam na przykład po orce, gdy będziemy potrzebować właśnie uprawić tak jak dzisiaj, na przykład powiedzmy po drzepach, dlatego też chcieliśmy... Może jakiś obciążnik znalazłem. O, fajnie. A to było od niego. Ja specjalnie zostawiłem, bo mówię, jak rozszczepimy zestaw od kieszonki, to wtedy zapniesz sobie obciążnik, nie? A tu jeszcze jakiś leży. A to nie jest od, nie wiem, tego można sprzedać, bo to od Maseja jest. Gdzie sprzedasz, kurwa? Obciążników nigdy za wiele. Pamiętaj. Dobrze. Można jak najbardziej. Jest sprzedać. Generalnie no, my będziemy prawdopodobnie sobie w nowym sezonie talerzówkę tą spodziewacza. Ogólnie moim zdaniem powinniśmy zrobić tak, sprzedać naszą. Nie? Kupić tamtą. Kupić tamtą z podsiewaczem i później dokupić tą. I za jakiś czas tak, dokupić taką większą. Żebyśmy tak, mieli jedną z podsiewaczem, a drugą bez. Dlatego ją mówię dzisiaj. I ta jest nawet dobra do uprawy po orce, bo to fajnie wygląda. No dlatego ją dzisiaj sobie właśnie testuję. Dobra, wiecie co? Ja sobie zacznę to podać. Masz to zobaczyć. Nie, to nie. Znowu mam przypisany ten. Oh my. Pracownika. Oh my. Mordy, nie zmienialiśmy programu, bo w ostatnim czasie zauważyliśmy, że program mieliśmy ustawiony na 1080 na 720, a myśleliśmy, że nagrywamy Full HD i mogły być wszelaki spowodowane przez to. Więc tutaj teraz możecie mi dzisiaj napisać, bo ja no, nie oglądam swoich odcinków, czy sprawdzam tylko początki, końce i środki, czy wszystko jest na pewno ok. To był ja, nagrywaliśmy w 720, ale renderowaliśmy w 1080, bo nie wiedzieliśmy. No. Nie wiem, czemu tak mieliśmy ustawione, czy to przez live'y, czy... Ale właśnie, a jak live'y robicie? No w 720, ale tam jest przecież... No. Od live'ów jest to co inne chyba. No. Inne ustawienia. Nie, no ja na przykład zmieniam ciągle na ten... No, no żeby robić 720, to ciągle muszę mówię, tych live'ów kiedyś nie mieliśmy, nie? I mogło to być od czasu wtedy, co my live'y zaczęliśmy robić. Więc no mówię, napiszcie w dzisiejszym odcinku, czy były jakieś lagi, czy wszystko było ok, czy jakość się troszeczkę poprawiła. Jeżeli tak, to mówię, zostaję przy OBS-ie, bo naprawdę no, lubię tego OBS-a. Jednak za samą wagę plików, że jest w tym o wiele lepszy, wygodny, ponieważ no, jest o wiele szybciej z nim. Jak czasami nawet, nie przypuśćmy, nagramy ten film w południe, jesteśmy w stanie go w godzinę dla was wrzucić, a nie w 4 czy 5 YouTube później nie jest w stanie go przetworzyć. Panowie, nie wiem czemu, ale ja mam jakieś déjà vu. Ciągle podjeżdżam i tak jakbym normalnie zabierał kiszonkę z pryzmy, z środka. Pokaż, czekaj, ja już się zobaczę. No bo, no kurczę, taka mała kubka, ja piąty raz pod nią podjeżdżam. Zobacz. Przecież, no może ubywać kiedy się. Była? I zobacz, a w środku z tej strony, przy tym, przy górze jest... No słuchaj, 10 minut temu patrzyłem, ile było w silosie, było 195, a teraz jest 198. No. A ja sobie jeżdżę i tak, kurde... Dobra, daj na luz już z tym. Jo, tam tyle to dla tych, dla świn. Nie, ja królików rzucę. Królikum. Gdzie tutaj właśnie przy murze trochę dosypię, bo przecież to makabra jest. A tylko na jednostkę trzeba wapno rozwalić? Tak. Bo ja to miałem zrobić. I się łąkę trzeba zatalerzować. I zasiać. Tam. O, kurde, to ta talerzówka widzę, że zostanie chyba u nas na 2 lata. Na 100 lat. Na 2 odcinki. Kurwa, zakopałem się. Ty, a co jest w ogóle? Co na 30 będzie siane? Tam mówiłeś coś, że dawno nie było. Chyba pszenica? Masz kartkę tam? Tak. No to 30, chyba tak jak za to jest masakra, nie? Ja to muszę to wziąć i skleić jakoś, albo nie na walce, bo na 3 lata wziąć. Na warsztat. Szkoda, że tam do koleżanki w podtrzymaniu nie można wsiąść. Ale nie ma tutaj. No to w twoim odcinku pójdź wyskoczyć siebie. No i a ja sobie też robię opyski na wodę na niektóre pola. No generalnie no to szafuję ten zestaw i tak jak patrząc na... No wyłącz kobiety. Na ten. Robiłem skąd też jak chciałem jeleniu dać, tak? Że jestem blisko.
Jasne. Na to nie wygląda, to te zupka, bo to przedmiewały po orce petarda. Od razu one sobie rozmawiają, później dwa zonki na leży, trzy nawet i kolejne bały. Więc tutaj powiem wam, że moim zdaniem właśnie w takiej pracy na pewno ta rezultat będzie najbardziej dobra, prawie nie ma agregatu. To akurat jedynie jest Bednar później, no tak, faktycznie. To jest chyba agregat, nie? Bo on tak, no, tak wygląda przynajmniej agregat. Zdrowia. Dzięki. Czyli prawda. Nie wiem. Więc tutaj no na razie na Bednara nas nie stać, a po drugie nie mamy czym tego pociągnąć. Ale ja, tego to, ja w swoim odcinku Challengera kupuję. Dobrze. Sprawdzimy, jak sobie poradzić tutaj w tych górach, tak? Także dobra. Dzisiaj sobie mamy zgodę. Chwilę ogarnę. Ty, Aldas, masz koniec? Tak, ja już przykryłem. No to jakbyś mógł, to ja ci za sekundkę tego dam dzwonego. Tak za 4-5 minutek, nawet nie, obiadę sobie i się będę bawił dalej, tak? I będziesz tu się bawił dalej, a ja przyjadę. Dobrze. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ten Real Dirt kolor po tej aktualizacji znacznie się zmienił na plus. Bardzo fajny teraz ma to brudzenie. No i o wiele lepiej. No teraz na przykład przy kiszące bardzo fajny kolorek. Jo, tej kiszonki miał. Się, tak typowo od kiszonki, nie? No i bardzo fajnie to nawet zostało tutaj. Jestem zadowolony, że to aż trzeba umyć, bo naprawdę ciężko się na to patrzy. I chyba dłużej teraz chwilę zostaje, tak jak tak, się tak, tak, tak. Nad tym, że teraz, ciężko miałem watnie go ubrudzić, jak ostatnio robiłem, a teraz mu na pewno... Nadal tak szybko się brudzi, ale... Co? Co będzie na jednostce? Gdzie wafle teraz daje? Moment, sekunda, kartkę patrzę. Łąka. Co? No. A no tak, tam miała być łąka, no. Dobrze gada. Tu jest łąka. Łąka. Serio na jednostce? Tak jest. Tak jest. Może kogo ten pomysł? Twój. A, no tak. Nie, ale tutaj akurat jednak właśnie fajnie, bo długa będzie tam wyglądać, długa fajna, także akurat myślę, że jest tam nowy kosiarek się już pojawi, bo to trzeba o tym pamiętać, więc wtedy fajnie, że na kosy się będą przykołały. To jest tylko kosiarek po co, na kosy? Aha, tak jak wtedy w Nowice, nie? To ta beczka była bez agregatu, ona nie miała agregatu, nie? Tak, ja nie brałem agregatem, tylko z tym, nie mówię, no. Przypomnę, że nie będą w temu rozgrywać, jak on z agregatem. Te. Czekaj, ona właśnie nie miała tego, że ona nie, tylko nie, może nie, rozgrywać. Nie, co? Ona nie miała tej opcji, że ona tylko może rozgrywać z tym agregatem? Ona nie ma agregatu, ona tylko ma adapter. Czy to taki ten adapter? Adapter. No, ale to nie zmienia tekstury na kluty materowane. No nie, tylko... Mają. Czyli idę zobaczyć, jak to wygląda jeszcze raz dla pewności. To jest nasz Simpson, tak zwany. Bo kupię tą beczkę w sumie. Jest? Tak, już to trzeba kupować. Tak gadaliśmy, dlatego ja się... Ja ogólnie jeszcze poza odcinkiem zasielę sobie tą beczkę, żeby to już było z głowy. No dobra. Więc zostanie wtedy tylko tak, zostanie 30. Czy masz dwie opcje do kupienia beczki? Ej, zostanie tak, tylko 30 i 18, więc luz. Czemu dwie opcje, Aleś? No bo może kupić to lub to. Co mu się żywnie tak, podoba. Tak, no albo adapter ten, co rozlewa, te węże adapter takie? Do rozlewania lub agregat. Lub agregat od razu, nie? Też do rozlewania. Ja dzisiaj kurwa nie mówię Adam swojego tytułu, nie? Jeszcze komentarz jeden przeczytałem. Nie, bo właśnie, aż tam od pytania. Adam dzisiaj tytuł. Testowanie kosiarek podczas szedokosów. I ktoś napisał, chłopie, a gdzie ty miałeś podczas czego testowałeś? Podczas orki? Gdybyś ale nie było, to bym najbardziej się najbardziej mi chodziło w tym tytule o tym, że na odcinku robiłem same sianokosy, no nic więcej, dlatego te sianokosy. Na początku ja też zwróciłem na to uwagę, mówię, no dobra, jest taki inny tytuł niż zawsze, nie? Ale kurwa, jak same, się miałem napisać testy kosiarek, nic więcej, to za mało by było jak na od zera, więc musiałem coś dodać. No ale jak czytałem ten komentarz, to nie mogę aż no, tak, tak, tak. Ale żeby się ten kolega nie zdziwił, że kiedyś jadę normalnie, po orce kosiarkę. No. Zrobię specjalnie testy dla niego. Mordo, ty to trzymaj. Tak, ja już tutaj czekam. A ja teraz tak. Ale ja sobie. I zamknę garaż, żeby sam sobie nie wolno silnika. Nie ma co. Dobra, tu wszystko zrobione. Kurde, coś wam jeszcze pokażę, bo generalnie z dwa sezony do tyłu, pamiętacie, miałem sobie testować pewną rzecz na tej serii. Mówiliście z góry, że nie będzie to pasowało. Ale jak nie przetestujemy, to nie będziemy wiedzieć. I jak już widzicie, koło Mahindry w garażu stoją Big Bugi wraz z zestawem do ładowania. Moim zdaniem, no tutaj to jest... Ledwo trafił do garażu, kurwa. Kurwa, ale mnie... Właśnie, ty... O jaki ty Big Bug? Bo ty do mnie mówiłeś o Big Buga właśnie na serii z Tanasem, a
A ty mówisz o tych, no to mamy, to mamy na serii, przecież z tobą mam na serii te. Ja? Big Bagi, mordo. A ja mówiłem o binach, a nie Big Bagach. Ja mam na serii na biny, a nie Big Bagi. To co? No bin, Boże, mordo, nie wiem jak bin wygląda. Ale to z wozu? No nawozów i wszystkich tego rodzaju są mniejsze. Aha, biny, dobra, to powiedz silos, a nie bin. No to jak bin, to mi się tylko zbożowy kojarzy. Bin Michał. I ja tak mówię, wiesz, kurde, o co ci chodzi, nie? Także silos czy bin, no na jedno fajnie, wygląda. Fajnie tak tutaj wygląda ten zestawik. My sobie już to podnosimy. Ty o mnie mówisz. Okay. Dlatego szukam, gdzie ty żeś postawił to co mamy. Chłopaczem nie mówili, ale całego początku. Aha, ty żeś tam wrzucił, normalne, Biggie Baga i... Digidonga. A tutaj wiedziałem, że przyda się, bo jak wiecie, no kurczę, jednak troszkę malutki zbiorniczek jest. Będziesz mógł w ogóle do tego wsypać, sprawdzać? Raczej nie. Jak nie, to nawet to sobie wsypię tak, wiesz, po prostu, nie? Patrz na wysokość, tam potem wysokie. Ja sobie wezmę, na pewno rozłożę to, nie? O! Już mi się nawet otwiera ta. Kurwiasta. No bo już czuję to. Czemu minus 700 wyszło, Lotosz? Nie, cały wózek wapna wyjął, po prostu mam tutaj wodzić. A, dobra, morda. Gitara. Gitar Sonel z 800. Nie ma problemu, morda, ale cię kurzę tam za ciągnikiem? Kurwa, nie wiem czy ten... Zakurzony asfalt jest tutaj. Z was będzie chciał kupować to w ogóle tą talerzówkę, czy nie? Jaką? No tą kuna. Dobrze było to też wymienić, kurwa, już. Myślisz? O kurwa. Chyba, że w przyszłym sezonie najwyżej, jak będziemy jakieś... Teraz możemy, no. Talerzówkę mieliśmy w przyszłym kupować, no. Na razie, no to ty ogarnij tą. No jo, no ja tą beczkę i będziemy po prostu dalej myśleć, co robimy z takich podrzędnych rzeczy. Trzeba coś sprzedać, bo nie ma 100 tysięcy. Mleko ty masz no sprzedawać, tak. Mówiłeś w swoim odcinku. A no tak. No jo, pewnie u ciebie mleko. Ja ktoś inny pojedzie chyba, bo ja jechałem w swoim odcinku ostatnim. Kurwa, Pimpek! Jezu, jak dyszał! Boże, dyszy pies mój nawet. Masakra. Krowy muczą, pies dyszy. Ja nie wiem, ja wiem, że on jest szczęśliwy, gdy nas widzi, bo za często nas na gospodarstwie nie ma. Ale no bez biedna gospodarka. Żeby się ładować. Skurwysy. Biedna gospodarka, jak my codziennie tam nie jesteśmy. Dobra, my jest tyma właśnie teraz na polu. Dawno nie było akcji fastownikiem. Tu akurat się cieszę, że go nie sprzedaliśmy. Tak jest. Można sobie porobić. Może tu 31 odcinka. Kurde, nie mam. Chciałem zasiać tą łąkę, ale nie mam. Jeszcze będziemy musieli pogłęboszować na dół. Chciałem zasiać tą łąkę, a nie mam czym. Ja nie wiem. Jak nie masz? A walka nie pociągnie? Kurwa, to tam ledwo zimie. Ale to jest płaskie, ale płaskie pole. No ja, tutaj na luzie. Pociągnie się walka na luzie, to na pewno łatwiej ma pociągnąć siebie niż ten, bo tu masz 50 odpowiedzi więcej zapotrzebowania chyba. Tak jest, więc... Możesz sprawdzić, można zawsze przetestować. Ale ty, szafuje, nie? Kurde, co się stanie? Ja pytałem, przed chwilą ci dopiero dałem. Wiesz, morda, ja to trochę inaczej robię, nie robię naokoło, więc... To też się tak zdaje, co nie? Ale teraz raczej zdążysz to na spokojnie, więc już na gumę. No i chciałem się naokoło jeździć, więc się przeciąłem przez środek, ale... No ile to? Trochę metrów ma, więc... Więc musi robić. Ole, jebło. Co się stało, cię? Urwała się kierunka. Serio? Kurwa, myślałem, że nie będziesz tego widział. Ja pierdolę! Co zadjebał? Zobaczysz najbliższy fanny moment, na pewno, w każdym. A ja na skróty, a nie wiedziałem, że tam jest taki uskok. O nie, chłopie! Jak window do nieba, nie? New Holland Stone. Ja pierdolę. Ale kurwa, jak do przodu poszedł. Przypomniał mi się śmiechu, jak powiedział, że Bogdan Forzbicia mi 90 stopni po górę. Ja pierdolę. O nie, o nie. To tam fajny grafik. Ja pierdolę. Co? Za odkrycie. Co się odjebało? A ja zamykałem to przed chwilą. Ktoś kurwa przytrzasnął ten. Chyba był kurwa za blisko tego. Ale ty, ale sąsiad, nie? Złocie to wtedy tak. Próbuje czasami wejść. Nie wejdzie teraz na 100%.
Coś jest nie halo tutaj. Czy zbyt 360 kawatrą? Banioł cygana. Banioł cygana. Dobre, dobre dymy, proszę państwa. Aż zastał tam mocno. Co za dym tutaj. Dobra, jedziemy, nie było, nie było tematu. Brączek na gospodarce równa się beka. O Jezus, nie wiem o co chodzi. O matko, razem się usiął. Jak 53. No, nie. A powiedziałem 53. Ścieżki robić na łące? Tak. Kurde, ciekawy. Kurde, ludziska, nie wiecie, ktoś projektuje może ścieżki, coś czy ten. Ja muszę w ogóle pogadać. Ja sobie zrobię ścieżki na odcinek. Co? Ja sobie zrobię ścieżki. No właśnie, ja też o tym myślałem, żeby na następny sezon zrobić. Bo ja widziałeś u mnie ostatnio, czy nie? Co? Na serii zadałem? Nie. Zrobiłem sobie. Fajnie. Spoko wyglądało. Przynajmniej kurde, siedzisz w tym ciągniku i ja z tym tematem, nie? Także tutaj jest spoko opcja. Trochę nie powiem, bo z 3 razy chyba save'a ryzykowałem. Bo źle pojechałeś. Bo momentami tak wygniotło, że cały czas jechałeś i gniotło ci całą szerokość ciągnika, nie? Najfajniej to jest, jak jeszcze przez środek zostaje ci taka ścieżka, nie? No ja. I mówię, no trzeba wyczuć się. Wiesz, jak ja tam miałem wszystkie pola równiuszkie, płaskie, to moment mi to poszło, nie? A no tu trochę nasionek pójdzie, ale na pewno szybciej to sobie zrobimy. Znaczy szybciej. Można by było to od razu tym jednym siewnikiem przed, nie? No ale kurde, chwastownik zawsze wie. Ale ja nie mówię, ten chwastownik jednak fajna robota, Fender będzie miał coś porobić. John Deere ma też co porobić. Walka ledwo idzie. Nie godaj tam, no to pod górkę wziąć od razu, największą biała walka. Największą górkę wziął i od razu na rzekę. Zacząłem naprawić, bo już prawie połowa. Dobrze. A zatankowana ona jest? O kurwa, rezerwa. O, ja fajnie miałem feta. Dawaj, to do końca sprawdzimy. Ja. Dobra, ale tam to już w ogóle. Ciekawe, czy stanie. Za dużo się ciągnąć. Ja bym go sprawdził. Na mój już ciąg jest w baku. Czy stanie na środku pola i pole... Ale stąd będzie kurwa trawę, nie? On. No w tym roku też mieliśmy dużo, bo nie łączyliśmy, nie dzieliliśmy, znaczy, że tego. Ej, teoretycznie? Jak on był kazał się dzielić. Ej, chłopaki. Teoretycznie nie wiem, czy nie lepiej było tą dużą łąkę dać na biogazownię. To? No. To też się nie jest daleko przez stąd tu. No ja, można pomyśleć. Tam na skuśkę na ludzie. No a po co nam tyle, kurde, tego, czegokolwiek? No. Czegokolwiek. No ja ogarniemy, zobaczymy. Albo zrobimy, że jeden pokos damy, na biogazownię z tej łąki, a jeden pokos damy do nas. Możemy coś tak wymienić, no. Będzie spoko. To było akurat fajne, moim zdaniem. Można, dobrze go dosz. Może tam daleko nie jest zrobione, więc tam... Nie, ja wiesz co, ja poprzeczniaki sobie robię od razu i podnoszę, na dwa razy nie robię poprzeczniaka, tylko na raz. Dobrze. Kurde, jeszcze chciałem sobie pogłęboszować. Mam taką ochotę właśnie na ten głębosz. I to sobie zrób, kurde, chwilę dłużej. Masz może do 10 minut, więc na ludzie. Będzie mi musiał któryś pomóc, bo nie wiem. Co do Fenda lepsze? Znaczy Fenda podpinać pod głębosza, czy no generalnie koni mu starcza i dobrze sobie radzi. Ale moim zdaniem no to tak kurde do głębosza to weź... jednak z tyloma łapami. New Holanda i? Waltre? Waltre jest zajęta. No właśnie, Waltre jest zajęta. Dużo masz zabrać jeszcze, no tutaj jeszcze chwilę mu zostało. No jeszcze jest parę minut, myślę, że... Może nie do końca będę robił, ale... Dobra, weźmiemy parę tego Fenda. Niech Fend się spisze. A to i tak sobie zakończymy po odcinku siebie. To zróbmy jeszcze te 10 minut odcinka i ja to może trochę więcej sobie pojadę. Mówię, jak będzie czasami robota, no to te odcinki od czasu do czasu będą tam te 5 minut, te 10 minut dłużej. W zależności kto co będzie miał do pracy, akurat teraz wiecie, no tej pracy przed całymi żniwami chcemy jak najszybciej też żniwa, bo to jest chyba nasz najdłuższy sezon. Ja już szczerze teraz stęskniłem się za kombajnem, nie? Bo nie powiem, teraz przy tym nowym Fenderze też mi się zachciało żniwa robić. Jak wcześniej było 6 odcinków mniej więcej i były żniwa, tak teraz polecam Klasa. No jest słabo. A Klas powiedz mi jest z oryginalnej strony Farminga czy nie? No niezbytnio sprawdzałem to, ale chyba nie. A ty nie, ty nie pobierałeś, tak? Znaczy z głównej nie, bo to była jakaś strona, więc wątpię. Bo Farming ma przez tą swoją stronę. Nie, fajnie by było mieć tu Klasa, ale no mówię, jeżeli to by był z oryginalnej strony, to jak najbardziej. No jeden niby jest pak 770 jest dość mocno zatwierdzony, że nie ma błędów w ogóle tam, co nie? Ale jak jest ogólnie tego nie wiadomo. Nie? Ja sobie wziąłem 670, więc
O wiele mniejsza jest. Jednak mamy taką łąkę, to trzeba kupić tą kosiarkę. No tak, no to kosiarki. No to podstawa. To też jeszcze nie wiadomo jakie, nie? Ja generalnie na razie bym wymienił tą naszą, co mamy, nie? No. Sprzedałbym i kupił przednią i tylnią Pottingera. A za jakiś czas dokupił ten zestaw, co Adam testował. Bo... Otóż to. No to nie, no to ja bym zrobił inaczej. Bym kupił teraz właśnie przednią i tą, co ty mówisz, tylnią Pottingera, a potem tylnią Pottingera wymienił na podwójną. Zrobiłem dwa zestawy do koszenia. No, to możemy tak zrobić. O, no i też spoko pomysł. Także... Żeśmy tu doszli do porozumienia chyba. No tak najlepiej chyba. No, no fajny pomysł. Fajny pomysł, a mówię. Nie będę się chociaż stasiarek osunąć, no bo tych stasiarek po prostu będzie sporo. No i przetrząsarkę trzeba wymienić temusowo. Przetrząsarkę. Bo one będą całkiem mało, nie? Jo. A tu już taka chyba duża jest teraz ta wielka, nie? Ja bym kupił tą największą. Ogromna. Poczekaj, jest... Ja tak sobie wejdę, sprawdzę. Ale piękny biały zestaw. No nie, to... Czekaj, to my mamy... nie, my mamy tą już. A to nie, to bym nie wymieniał jeszcze. To nie, myślałem, sorry, ja myślałem, że mamy tą najmniejszą. Tata to jest kurde nie na łąki nasze na razie, przynajmniej tak mi się wydaje, że ona na takich terenach nie, to tam nie będzie sobie radzić jakoś mega ciekawie. Myślałem, że mamy tą najmniejszą, a ta jest jeszcze okej. Okay. A tyle siana co my robimy, to tam... No tak. Ja sobie tutaj dojeżdżam. Może kawalka biała, a zrazi. Znaczy zestaw, gruby. Znaczy najbardziej do z tyłu ten kurz jeszcze biały jest, widać. Nie będzie widać teraz, bo wjeżdżam już na poprzeczek. Poczekaj. Uważaj, bantek. Mocno jedzie. No zajebiście wygląda. Wygląda jak jakiś niedźwiedź. O jest, jest. Ale fajny zestaw, nie? Fajnie, fajnie. Radzi sobie, nie? Na razie. No tutaj tak, może tam pod górkę było. No, na paski tak jak mówiliśmy, no na paski to wszystko co przeważnie będzie radzić. Te górki jednak pokombinowane. Biała fajnie trochę wygląda z tym siewnikiem akurat. Chociaż już tam pisali w komentarzach, żeby malować na inny kolor. Nie, masakra. Nie! Pisali, wiem, że często malujemy. Nie, ale to nie, nie, ktoś... Nie, paliwo kradniemy i ją przemalujemy, żeby nas policja nie znalazła. Ale to nie, 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 ale też pisali, żeby na inny kolor ktoś tam dał na zielony. A to zielony to będzie, będą. No. Na pewno jeszcze będzie zielona, to, będzie brązowa, ale to spokojnie. Mi ten biały się tak podoba, że ten biały o, nie, no, trochę zostawił, musi... bo pasuje do wszystkiego. No przecież nie możemy malować co chwilę, jakbyśmy naprawdę ja bym ten biały teraz parę sezonów zostawił, bo o wiele jest ładniejszy niż ten czerwony, nie? Czerwony był na ile? Na sezon? Dwa. Więcej? No to ten musi być na minimum trzy. To jest pewnie. No, jeżeli tamte były tak, to on ale musi się teraz pisać. Mój Jezu, no. Ładny, powiadasz. Czym ty Adam pryskałeś w pierwszym odcinku? Jakim cienkiem? A żebyś mi to powiedział. A ty mówiłeś, żeby New Hollandem pryskał, bo ładniej wygląda. Serio? Tak mi się wydaje, że ty tak mówiłeś. Nie wiem. Ja akurat w tym temacie nie pamiętam. I w tym temacie. I w tym temacie nic to jest fajnie, bo ja się z podsiewaczem tutaj, na tą łąkę. Więc wystarczy te głowice i będzie 100% nawienia. Chyba. Tak jest. Fenda podczepiam tutaj. Także jeden zestaw już chłopaki macie. Dlaczego? Zaraz któryś jak będzie miał chwilkę, to pojedzie ze mną. A Adam, jakbyś mógł, ja skończę te siewy tutaj wtedy, co? A teraz chyba też już będzie kończył, nie? Tak, zaraz będę kończył. No, także już na gumach. Tutaj akurat... Spontaniczny pomysł na dwa grobosze, ale powiem wam, że fajnie, bo jedno pole w sezonie będziemy sobie orać, a jedno byśmy mogli głęboszować, bo po głęboszu już fajnie jest też uprawione, a to akcja we dwóch na przykład, tak jak to będzie nawet dzisiaj, więc moim zdaniem to fajna sprawa. Dobra, mogę sobie wyjechać. Buty, ja mam włączone, czy ja nie mam włączone? Ja mam zielone, czy można. Uwa, znowu jej do mnie zielone, te ciemności. O, już zaraz będzie 19. 30. Jeszcze, to fajnie. Jeszcze nie ma paska, to dałem to. Teleexpress. Nie polam ci, nie ostanie. Teleexpress był ostatnio. To w poprzednim odcinku. Chodź, tutaj fajne cienie są na tym. To zależy od miejsca. Tu kruka brakuje w tym cieniu tutaj. W jakim cieniu? Żeby stał na... Albo dziecioła. Żeby łupał drewno. Ale by pierdolnęła ta sosna. Dobra, cześć chłopaki, witam bardzo serdecznie was. Elo. Siema mordy, jestem Marek. Co, czerwony, nie? Jo. Boże, 10 tysięcy, co to jest? O tak. Kurwa, skąd ja wezmę 100 tysięcy teraz? Co? O, trochę namęczyłeś go teraz, będzie musiał tyle mleka tam przedźwigać. Czemu 100 tysięcy? To ile kubeczka? No, 93. Chyba. Ile? 93? Jo, 93 jest... plus dycha tamto, to jest 103. No, 12 tysięcy. Kurwa, skąd ja wezmę te pieniądze?
Mleka 15 z jajek z... coś jeszcze do sprzedania. Ile z mleka w ogóle? Zobacz mordę, jakbyś mógł. Patrzymy, on jak na złość przestały ten, 17. Dawać. O, TMR trzeba będzie mieszać już powoli niedługo. A jeszcze chcę jedną rzecz zobaczyć. No mój odcinek jeszcze starczy TMR, czy nie? Tak, tak, chuj jo. Bo, ale wtedy już trzeba będzie robić, bo będzie przyspieszanie na rośnięcie. Jo, bo ty będziesz przyspieszał, to już, ale starczy. Ty, 650 ziemniaki, ja mu nie zbożałem. Ło! Ale no to co, no zawiedziesz przyczepę dwie? I spadnie. I spadnie. Może żebyśmy na raz wszystko. No nie, nie, lepiej by było włożyć krampę jeszcze. O kurwa! Bo jak będziesz włożył na trzy przyczepy, to też tak samo dać jak ze słomą. Lepiej zawieźć się na porządną i... A jak? No, może tak znać łuczyna u ciebie. Elo, bo... A jak nie to... No nie, no przecież... Chyba, że skończysz, nie? I zdążysz, no to możesz jechać. Dobra, a dać się że... powiedz mi? Tak, mam. No wiesz, wynda i pójdę, no pojedziemy tego raz. Na grzyby. Ja on powiesz o tym, że masz 3 minutki. Dobrze, jeżeli chodzi o... Jo. Jestem zajęty. A tu na pewno, jak będę się brał za powiększanie gospodarstwa i tego wszystkiego, na ogarnianie obiecuję, że porobię przy polach gwiazdy. Jeżeli się da, bo chciałem dzisiaj zrobić już przy tamtym polu, ale niestety się nie udało. Z racji tego, że u nas fajnie są te kolizje, wiecie, że nie można słuchać to wszystko i niestety no nie mogę przy samym asfalcie zrobić sobie drużek, więc to mnie troszeczkę boli. I ale idzie. Ile leci to? Nie, bo 12 ustawiamy czy pod nadwyżkę. A ty ile masz? Ja 12 mogę jechać. 4 jak na razie pojechać. Dobra, jedzie 11 i 4. Nie ma czasu. 10-11. Ale kurde, ale się napadało mnie. Wyłącz mocno te koguty, bo mnie rażą. A to, bo chciałem widzieć, żeby sąsiad widział, że nowe nabytki we dwóch. Bardzo ładne nabyteczki. Ten twój to widać, że nowy, bo się świeci jak co, nie powiem co. Nie mów. Dobrze. Tak, jest trendy. Gdzie ty jedziesz? Skąd? Jedziesz teraz 10 albo 9, bo ja 9, się doganiam. 10. A ty? Banku do banku, moje 11 jadę. Ja 11 jak coś. Na pewno dobrze. Urywa mi łapę, jak zawadzał kamień. Nie ma kamieni wyzbierane, podziemią to. Nie ma, nie ma nas. Starzy przodkowie byli i wygrzewali wszystkie kamienie tutaj u nas na polach. Ja, epoka kamienia łupanego była wtedy. Uga buga, bejkot. Uga buga. Mordo mi jaka zrobiłeś. Myślę, że wiesz co? Ej, mordo. Co? Jaka robisz? Pierdolisz, taka ciemnica, że ja nic nie widzę. Boże, jak zjechał tam. Zaraz mi tutaj ucieknie. Czekaj. Weź mordo, wiesz co? Pojedziemy przez środek. O, weźcie gdzieś się przez środek, ładnie przed nim płatę znowu. Ale... No kurwa, na drogę nie wierzę, bo zaraz będą dzwonić z gminy i dopłaty zabiorą. Ej, a bać tam. No a tak już kurwa światła mi ryga, że dzwoni chyba. A tu pod górę nie dam rady, będę 5 na godzinę jechał pewnie. Fajnie, a słychać, jak ktoś dał pod górę. Będzie szafowane. Razem będziemy szafować 8 metrów. A ile nasz pół ma? 6? Czy 7? Nie 4 wiem. Coś chyba. Żartujesz, 4 nie 8? Nie będę zgadywał. Tylko, że 4 8, 9. Ale nie... Co? 4 9. To, a to jest szerokość po rozłożeniu tak. Na maksa czy ta najmniejsza? Maksymalna. Aha. Bo to kurde jednak to głęboszowanie nie będzie taki głupie wcale. Głupie, kurde. Ten to umie skomentować. Tam mocno dał czady. Dam długie łącze, żeby jeszcze dalej widać. Ale krzyżacy... Mordo, włącz długie. Krzyżacy co? Mam długie? Włącz długie. Polowe są. A długie czy były? Control F. Ale za 4. O, o, zapomniałem o tych długich. No, myślę też długich, a dawaj najbardziej. Fajnie, ja widzę. Op! Mordo, na nogi świecę z przodu. Zaraz mordo, ale palec mi poleciał chyba. Adam, gdzie jedziesz? Nie wiem, bo mnie tak skręciło w ogóle. Nie, nogi były, pokopane dziury były i pan około, widziałem. Norka się wyklała tam, i nic jeden. Jak poleciał, co to za ząbki się robią? Ta dziewnica straszna na ząbku jest, nie? No. Adam, jest zaraz, Adam, dobrze, że zaraz Bronek mnie wymienia, bo ja już tu się boję. Adam, będę, bo mamy. No, to dobra. To poczekaj, to ja już podnoszę i uciekł. To nie wiem, w którą stronę. Stój, bo jedzie jakiś świr. Albo był przytrzasnął za poprzeźnika prawie. Co było mordo tutaj jeździć? Ja i ten, ja i tak zostałem, więc nie jedź za mną. Myślę, że ja uciekam, Bronek, a na ten... Przesiądzie się? Co? Przesiądzie się? Bronek nie się bawi. O, fermentacja dobiega jak końca. Muszę kurwać, to przyjdę. Szybko. To weź, bo ja już ten... Boże, jak zimno. Czekaj, bo do machiny siadłem za ciemnica, chuj. Boże, jak tu pięknie się zrobiło. Dobra, ja, no, ja nie dziękuję wam serdecznie.
No, to wy się tam bawcie i słyszymy się w następnym odcineczku w Brączusia, jeżeli chodzi o mnie, tak? No. Tak, dobrze, czyli słyszymy się jutro albo za dwa tygodnie. O. Odcinek do Brączka to najdłużej pracę. Ty kurwa! Jak go to kreśli? Testowanie pługu na orce, także dzisiaj, w dzisiejszym odcinku... Testowanie Grzegorza na chodniku. Elo. Na razie, mordo, trzymaj się, cześć. Cześć. Testowanie pługu w orce. Taki tytuł chyba. Dzisiaj fajny, ciekawy odcinek. Udany mordy z góry, bardzo, bardzo serdecznie. Testowanie pasowozu przy kamieniu krów. Przy rozdrabnianiu kamieni jeszcze by mogło być, ale nie wiem, może się uda, może nie. Zobaczymy, jak to idzie. No, najlepsze to było testowanie siewnika przy sianiu. No to tak, no, nie wiem, dzisiaj nie mogłem. Naprawdę, wiesz, że nie mogłem tego. Ale dobrze, dobrze, konstruktywnie to był clickbait jak nic. Bardzo serdecznie Was zapraszam na VOGa i korzystając z okazji, bo nie wiem kiedy padnie kolejny VOG, bardzo serdecznie z tego serducha chciałem Wam podziękować, bo to co się wczoraj wydarzyło, to przeszło wszelkie granice, bo bałem się troszeczkę o ten kanał, że przez sezon zimowy no nic nie było wrzucane i przy tych pierwszych dwóch vlogach no naprawdę było ciężko i bałem się, że ja to kurczę. Ale wiecie, fajny VOG wyszedł, mega się cieszę, że od razu z Mokrzyna i to do tego godzinny. Troszkę się na nim przysiedziałem, ale fajnie obrobiony. Cieszę się, że tak się udało, będę starał się tak częściej, jeżeli tylko będzie taka okazja, żebym mógł sobie ponagrywać jakieś tam ujęcia i mieć z czego takie coś wkleić, także na pewno będę sobie działał. No i udało nam się pierwszego dnia wbić na kartę czasu, a drugiego dnia utrzymać się cały dzień na kartę czasu. Gdzieś tam fajnie, bo blisko mnie lubi zawód, czy też na przykład blogę typa, tak no tutaj mega się cieszę, że na karcie czasu i na głównej stronie można się pojawić i z vlogami rolnictwa na przykład. Także dla mnie to mega wielkie przeżycie. I z góry Wam bardzo serdecznie dziękuję, bo gdyby nie wy, no to wiadomo, tego wszystkiego by nie było. Także, no wiecie, całkiem inaczej traktuję niż taki, wiecie, typu stabilka film, gdzie był na karcie, bo praktycznie każde od zera w ostatnim czasie wbijało się na kartę czasu. Ale w kategorii gry to całkiem inaczej niż taki vlog. Więc tutaj naprawdę mega się cieszę. Kuźwa, co to takie zamieszanie na drodze? Może i samochód jedzie. O co godzinie? Szok. Złodziejstwo. Dobra, my sobie dojedziemy teraz do końca i będziemy kończyć ten odcineczek. Myślę, że dzisiaj fajnie, bo naprawdę sporo prac wyszło. My teraz sobie z Wątkiem pogarniemy jeszcze to pole, żeby na jego odcinek było wszystko przygotowane. Także co, my w dzisiejszym odcinku Wam bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. Zapraszam, o Boże, i to niebo, kurwa, piękno, 21, tu ciemnica, a tam jasno, ciemnica jasna, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, do kolejnego odcineczka, strzałeczka i trzymajcie się, cześć! Cześć!